Dzień dobry, witam serdecznie moje majstry w kolejnym odcinku. Jak wczoraj powiedziałem, tak dzisiaj zrobiłem. Mamy tutaj fajną imprezę pod tytułem Sety na 40 level. No dzisiaj się zajmiemy troszeczkę bardziej konkretnymi rzeczami, ale trzeba, warto. No i trzeba to ładnie, ładnie, bardzo ładnie opowiedzieć, żebyście wszyscy wiedzieli, czy warto, czy się opłaca, czy może się nie opłaca, a może czasami warto się zastanowić, czy może warto na to dozbierać, bo różne rzeczy mogą nas spotkać w przyszłości. Dlatego też zaczniemy sobie po kolei. Na początek weźmiemy secik na 40 level z ludobójcy, a potem secik na 40 level z zbroi Pinari. Więc będziemy tutaj sobie tak w ten sposób się bawić i spróbujemy sobie odpowiedzieć na właśnie wcześniej zadane pytania. Więc tak, przebranie ludobójcy. Set ogólnie całkiem fajny. W poprzednim odcinku nie uwzględniłem tego, z czego one lecą, ale omawiamy to jako itemy. Odcinki prawdopodobnie, gdzie jakie rzeczy farmić i gdzie respią będą osobno robione już po 3D. Tak, mała informacja. Po czemu nie? A, i ocenka postaci. Może będzie jutro, jak mi się będzie chciało. Jak nie, to zrobimy odcinek o setach na 50. Taka sytuacja. Więc tak, bonus za przebranie ludobójcy. Zacznijmy trochę od dupy strony. Mamy dwa bonusy. Skok Farida na 10% szansy, że wejdzie, jeśli mamy cały set. I szansa na podwójny atak 6%. Też, czego nie uwzględniłem w poprzednim odcinku, tu mamy bonusy z setów. Przy ilu częściach jaki mamy bonus? To warto też pamiętać, jeśli ktoś się zastanawia, czy założyć na przykład dwie części z trzech, cztery z pięciu i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, mało istotne. Mamy czteroczęściowy secik, więc dość grubo się dzieje. Cztery itemy, dość ceniące się. No to już jest coś do bardziej grubszego ogarnięcia. Co by tu nie spojrzeć, jakby nie pomyśleć. Więc tak. Pas ofiarowania. No tutaj zamienniku za wiele nie mamy. No oczywiście mamy tutaj radius jako zamiennik i to jest chyba jedyna rzecz, która ewentualnie może być dla nas interesująca, no bo spójrzmy sobie oczywiście jeszcze ewentualnie na rarek z marionetki jaka koriatula. Statystyki w dupę można sobie wsadzić. Modyfikator trafień dystansowych, powiem tak, no mamy levelu, modyfikatory i tak nie będą jakoś dobrze działać, bo musi się z czegoś modyfikować. Tak samo jak musi się z czegoś modyfikator obrażeń, musi się z czegoś też modyfikować, tak samo trafień również. Chociaż działa to troszeczkę w inny sposób, no to po prostu tak bardzo to upraszczając, nie ma sensu w ogóle psycho zakładać tego typu na tak niskim levelu z prostej przyczyny. Nie zdążysz tego wyekspić, czyste statystyki dadzą ci o wiele większy boost, bo na małym levelu im więcej masz zręczności i innych statystyk, tym większy masz obronę, troszeczkę więcej walniesz i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo szybko widoczne. Na wyższym levelu już te modyfikatory robią jakąś tam znaczącą różnicę, bo i też te pułapy między bossem a tobą są coraz większe, ewentualnie te wartości, ilości wiedzy i tak dalej są coraz po prostu wyższe i no, mniejsza o to. Najprościej jak się da. Czy statystyki na tym levelu są o wiele lepsze? No jedyną rzeczą, którą ewentualnie, jak już wcześniej było wspominane, to fraksy, no bo fraksy można nosić nawet do spodów Heimki, do 110 czy tam 115, nie pamiętam. No to wtedy wiadomo. No ale skupmy się na tym radiusie. Radius daje nam 20 parę statystyk, 20 chyba 3. Nie wiem, nie będę się tutaj zagłębiał, powiedzmy, że tyle. Więc wygląda to w ten sposób, chyba 24, że tutaj mamy podobną sytuację, daje nam 20 statystyk pas ofiarowania, więc no idzie to jakoś tam w miarę przeboleć, no pamiętajmy, że mamy te bonusy. Spodnie hekatomby, no tutaj mamy dość ciekawą sytuację, dlatego że magiczne postaci pierwsze swoje spodenki dostają dopiero z Fio lub z ducha zamku. No więc grubo, warto założyć czy nie warto? No moim zdaniem w sklepówce nie znajdziemy aż tylu statystyk i tak fajnie i bardzo przyjemnie rozłożonych. Mocy trochę, wiedzy trochę, punkt życia i mana wpadają, więc całkiem przyjemna sytuacja. Tym bardziej, że jeszcze mam do tego resy, no i przypominam bonus z psychowłaściwości. No kurczę, niebo a ziemia, no po prostu warto zakładać. O cenach powiem potem. Całą ludzkości. Moc, wiedza, PZ. Co mogę tu powiedzieć? Pelerynki jako tako, powiem wam w dużym skrócie, pierwszy rarowy item jako pelerynka dla magicznych to jest właśnie Nurtheal. Jeszcze na pewno się sprawdzę, bo czasami się przytnę, ale zmiany z komandora czasami mnie mylą, ale nie, dobrze pamiętam, tak? Dobrze pamiętam, jak ja tu ogarnięty jeszcze jestem, haha! Także całą ludzkość ma swojego następcę w postaci Nurtheala, o ile ktoś będzie chciał go zmieniać, bo też niekoniecznie, czasami można pokombinować. I tak, mamy tutaj moc 7, wiedza 8, PZ 40 i powiem wam szczerze, nawet siedzę sobie na mosiu, kurczę, jeszcze mnie wywaliło, siedzę sobie na mosiu, chciałem sobie sprawdzić, kurczę, pomyślmy, czy mając, no,
Ile tu jest statystyk? 7, 8, 4, no to jest 8, 16, 15, 19 statystyk. Wchodzimy sobie do sklepu w Kemenak, patrzymy, jest jakaś pelerynka. 19 statystyk. Moc plus 3, perzety 160. Moc plus 10, perzety 98. Nie wiem, perzety i mana. Na poczciowym 46 już, no wysoko, ale powiedzmy, że też ciekawy. Albo ewentualnie trochę wcześniej. Wiedza 16, perzety 29. No i się zaczynamy zastanawiać. Już mamy jedno ale. Statystyk sporo mamy i cenowo tutaj już mogą sobie niektóre zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o oblicze sprawcy, no tutaj mamy dość ciekawie z tego względu, że no tutaj jeszcze dochodzą nam resy na ogień, więc to jest fajny zamiennik z halamem, który daje nam również 20 resów, ale na uroki. To zresztą może być całkiem opłacalne, jeśli nie mamy ta czapka, oblicze sprawcy. Może być dość ciekawie opłacalna, jeśli nie mamy resów na ogień. A resówki to oczywiście wiele osób ma Arcanscape'a, więc tutaj akurat nie ma większego problemu, żeby go po prostu mieć. No, po prostu podstawowy item, który każdy zakłada na 12 czy 20 poziomie, może już nie pamiętam. 20 chyba, coś takiego, kurczę, nie będziemy się tu zagłębiać. Moc 4, perzet 80, mana 70, no to tutaj mamy też taką ciekawą sytuację. Tutaj warto porównać z halamem, który wartościowo, cenowo wynosi około 300-400k, tak dobrze pamiętam. No i wygląda to w ten sposób, Radius ogólnie tam, Radius też około 500, jak dobrze pamiętam. No ale oczywiście tutaj ceny rynkowe się lubią często zmienić, no i oczywiście jeszcze do tego dochodzi taka fajna sytuacja, że różnie to bywa. No, chciałem coś powiedzieć, zapomniałem. Halo. No tutaj mamy taką sytuację, że 8, 8 i 60. Moc wiedza 8, mana 60. Powiedziałem chyba 80, ale poprawiam, mana 60. No i resy 2,7, 2,4, 2,4. No a tu mamy 2,5, 2,6, 2,7. Więc tak naprawdę no, różnica jest minimalna. Z resami, z pancerzami na fizyczne ataki z paru punktów na korzyść oblicza sprawcy. Jeśli chodzi o statystyki, no można sobie zwrócić uwagę, że jest to bardzo podobno 8, 8 i 60, 4, 80 i 70, 70. No także wiecie, no dużej różnicy tak naprawdę nie ma. I no i tutaj jedyną zamiennikiem jest to, że właśnie tutaj jest res na ogień. No i dobra, mamy omówione, jak to wygląda ze strony po prostu zamienników. Jak to można by było określić, czy warto, czy nie warto. No moim zdaniem set jest ogólnie całkiem fajnym setem, tylko że tutaj trzeba zwrócić uwagę na ceny. Jeśli chcecie przebiedować i po prostu mieć jako taką postać, która po prostu będzie sobie szła powoli z levelami i nie bardzo wam się uśmiecha, no wydawanie nawet 2kk, 1,5kk za jedną część. Czasami się trafi za 1kk, no zależy po prostu jakiego sprzedawcę sobie dorwiesz. No to tutaj tak naprawdę, jeśli komuś się uśmiecha i ten bonus skok Farida, który jest bardzo fajnym bonusem i oczywiście atak podwójny, 6% szansy na to, że coś takiego się wydarzy, jest bardzo kuszącym bonusem. I dla mnie coś ciekawego jest to, że te bonusy są dla głównie postaci, które wykonują często jakieś ruchy ofensywne. Będąc na przykład z druidem, tutaj już zacznę troszeczkę tak plątać się wokół tematu, ale po prostu trzeba. Będąc z druidem, najczęściej wykonujemy ruchy takie jak, nie wiem, rzucenie wtapki, źródełka, kondycji, wtapka na małym levelu, no może porzućmy ten temat, ale wiecie. Jakiś okrzyk, jakieś korzenie ewentualnie wrzucamy, jeśli chodzi o ofensywę. I to jest wszystko, jeśli chodzi o grę w party. Jeśli gramy solo, no to wtedy już podwójny atak też się również przydaje, no bo to jest oczywiste. Ale, jest jedno małe ale, na czystych statystykach, bez bonusów z przybrania lodobójcy, możemy na takiej postaci druidzie wyciągnąć więcej czystych statystyk, moc wiedza. A to jest bardzo ciekawe i bardzo potrzebne, ze względu na to, że obecnie jest debuff leczenie i przydałoby nam się leczyć dużo, dużo mocniej, niż oferuje nam to ten set, jeśli chodzi o właśnie częste spoglądanie na nasze punkty życia, manę i tak dalej. Często się teraz nawet rezygnuje z dużych ilości many, a nawet pyżeta, żeby po prostu podnieść naszą moc i wiedzę, żeby leczyć więcej. Nie dostaniemy obrażeń, będzie dobrze, wsadzimy korzeń, mamy wiedzę, wsadzimy korzeń, mamy moc, będziemy dużo leczyć, nie będzie trzeba mieć dużo many. Prosta sprawa. No ale z drugiej strony, no wiecie jak to jest i tak, i tak. Ja przy okazji zawsze mówię, 800-900 many na druidzie to jest minimum z minimum. 1000 to jest taka optymalna, fajna wartość na małym levelu. Czemu aż tak dużo? Może niektórzy powiedzą, że bardzo dużo.
Po prostu jest dużo, dużo, dużo wygodniej i możesz nawet czasami zrezygnować ze źródełka w pierwszej. Dla ciebie co Mosiu bardzo, bardzo będzie doceniał, jakby nie spojrzeć. Więc tak, powiem tak, Voodoo zajebiście korzysta z tego setu. Kto korzysta jeszcze bardzo dobrze? Magognia, Boże, jak to jest piękne podwójne. Voodoo też będzie się bardzo cieszył. Druid, tak jak mówiłem, no tutaj jest tak, Boże, Boże. No i co? Powiem tak, jeśli chodzi o cenowo, no to tutaj set jest dość drogawy i nie ma co się dziwić, bo bonusy są bardzo fajne dla więcej niż jednej klasy i bardzo się opłaca, jakby nie spojrzeć. Więc tutaj trzeba by było sobie to ogarnąć w dość ciekawy sposób, że no dużo latania będzie z robieniem flaszek, farmienia jakiegoś krzyżaka, icha, wieży, steamen, czy próbowania zrobienia z jakichś trudniejszych bosków typu duszki, gardmok już z drużyną próbować kombinować, oczywiście wieża tak samo, więc tutaj też ciekawie. No ale powiem wam tak, przebranie ludobójcy jako tako jest bardzo fajnym secikiem, co zresztą można zauważyć też na mojej Magu Ognia. Ja sobie go przywdziałem razem z setem okowy, więc tutaj akurat już to pokazywałem na poprzednim odcinku, no ale zwróćcie sobie uwagę. Ten bonus, tutaj w ogóle jest lista bonusów, wygląda całkiem spoko. Skok Farida 10% szansy, po prostu nie otrzymamy obrażeń, które przychodzą od nas z bliska lub z dystansu. Chyba że są grupowe, no to wtedy ten bonus nie może zadziałać. Szansa na podwójny atak, no to wiadomo. No i tutaj szansa na kryta dzięki temu, no ale wiecie. No i powiem wam tak, jeśli chodzi o Maga Ognia i Voodoo, naprawdę bardzo dobrze to się sprawuje. Na takich postaciach im więcej ruchów wykonujesz, tym większa szansa, że wejdzie jakiś atak. A przy Nedamage'u więcej ruchów wykonasz, więcej obrażeń zadasz, więc zajebiście, no po prostu wszyscy się cieszą, szybciej insta leci. No zużycie oczywiście jest większe, no ale z drugiej strony no to co może poradzić. Kolejna sytuacja jest taka, że na przykład, nie wiem, gramy druidem, tutaj jest troszeczkę naprzeciw, i oszczędzamy manę, żeby po prostu wrzucić raz korzenie na 5 PA, żeby po prostu próbować, żeby weszło. Chodzi nam podwójne, my oszczędzamy akurat manę ciul. W następnej rundzie nie mamy jak dać leczenia grupowego. No i dupa Jasiu. Dlatego też jest ten set troszeczkę niebezpieczny dla postaci druid. No ale co tam by się przejmować, nie? Więc tutaj powiem wam tak. Setcik jest ogólnie bardzo fajny. Ja bym go zakładał poza druidem bez większego wahania. No oczywiście jeśli ktoś chce, no to oczywiście ma zamienniki i bez większego problemu może sobie to ogarnąć. Boże, ja zabieram tą rękę, bo ona wygląda strasznie w kamerce. Dramat. Więc tutaj ogólnie polecam. Na druidzie nie trzeba, ale też warto, bo skok Farida jako tako przeżywalność wam daje, więc też całkiem fajny bonusik. No i dobra, jesteśmy po 12 minutach, czas przejść na zbroję Pinary. Tutaj mamy oczywiście o wiele, wiele wygodniejszą sytuację, no bo mamy wiele, aż 4 postaci fizyczne. Mamy barbarzyńcę, mamy łucznika, mamy rycerza, mamy Shida. Więc no tutaj się zaczyna dziać grubo. Szpony szamana, orcza zbroja, miecz Pinary, łuk Pinary, kaset Pinary, topór Pinary. Od razu wam się rzuca w oczy, że tu są aż 4 części jako broń. Czy to trzeba mieć wszystko po kolei założone, czy gdzieś tam na pasku w jakimś punkcie czy coś? Nie, nie, spokojnie. Wystarczy, że jedna część tych 3-1, czy 2, czy 3, czy 4 zostanie założona przez was. Jedna z tych 4 części jako broń. I wtedy już ten bonus 3-częściowy działa bez większego problemu. Spokojnie. To jest set 3-częściowy, nie 4, czy 5, albo 6, 7, jakby ktoś chciał spojrzeć. Więc zobaczcie sobie. Szpony szamana. No tutaj mamy jedyną konkurencję jako gest władcy. Chociaż powiem wam szczerze, gest władcy jest fajnym itemem, ale no tutaj akurat nie ma w ogóle co powiedzieć. No odporność na uroki. Cud, miód, malinki, orzeszki, cholera wie co jeszcze. No tutaj będę bardzo zachwalał, bo po prostu jest bardzo fajnym przedmiotem. Ale niestety jest jedno wielkie ale z tym setem. Oczywiście cena, ale potem rozwiniemy temat. Orcza zbroja. No tutaj akurat szpony szamana, no to jest po prostu bardzo fajna sytuacja. Ilość statystyk bardzo porównywalna. No i oczywiście jeszcze jest ta odporność, bardzo fajna. Więc tutaj ogólnie całkiem fajna sprawa. A, zapomniałem. Jakie są w ogóle bonusy z tego setu? Zbroja Pinary. Odporność na korzenie 35%. Turniejówki szaleją. Kurde. Normalnie szał pał, turniejówka bez tego setu na 40 levelu to jest nie turniejówka. To nawet nie ma co się nazywać turniejówką. Szansa na dwójny atak. 8%. Pan, ale można szaleć. No i perze 40 punktów. No akurat tutaj jest to w zasadzie pewnie wyrównanie tego, co można by było mieć z ekwipunku jako rarowe. Tak, takie mam wrażenie, przynajmniej. Szansa na podwójny atak, 8%. Panowie i panie, to jest po prostu królestwo, zajebistość w czystej postaci. No ale dobre, orcza zbroja. No tutaj powiem wam tak, statystykami szalejemy czy nie szalejemy? No pokażę wam to na przykładzie Brunli.
Gdzie to są nasze brunle kochane? 6, 6, 6 i 8 statystyki. Już tutaj zera pomijam, no bo oczywiście jeśli HP Kondor oddajemy w czystych statystykach, no to jest 6 punktów, a nie 60 punktów. 6, 6, 6 i 8 i resy fizyczne 2,9, 3,1, 2,9. No tutaj możemy spojrzeć, że mamy nieco więcej i no i niestety właśnie tracimy. Troszeczkę statystyk tracimy w tej zbroi, ale można to na przykład przeliczyć tutaj, w tym, w punktach życia. Że punkty życia akurat jakby tu były wpakowywane. I co mamy? Niemalże identyczne statystyki jak w brunlach. Jest? Jest. A jeszcze bardzo fajna rzecz, odporność na zimno. Boże, ten kto to tworzył po prostu zrobił tak OP set, że ja pierdzielę. Przecież w tym secie nawet na loski Widwar, Vouch, Nidhogg latać można. Bez większego problemu. Ludzie tak robią, robili i będą robić, bo warto. Kiedy zaczynasz grać, 65 level, 80 level, kiedy jeszcze nie masz za bardzo dyspozycji z itemkami, ten set nawet sprawdzi się na loskach. Naprawdę, mówię wam szczerze, z ręką na sercu. Tu jest serce. Że naprawdę można tak robić. I ten set z podwójnymi naprawdę jako debuffer będzie wam działał. No damage'em w ogóle tam nie pójdziecie. Łucznik, shit może tam polecieć. Rycerz też spoko. Chociaż na rycerzu to też jest taka sytuacja, że podwójne ci się nie przydadzą, ale odporność jako że nie również. Tylko punkty życia 40 ci wskakują dzięki temu. No ale zawsze jest jak ktoś pokrzywdzony. Tak samo jak druid w secie ludobójcy, tak samo rycerz w secie pinari. No niestety tak to wygląda. No i zajmujemy się brońmi. No powiem tak, rycerz, miecz pinari. Łucznik, łuk pinari, kastet, shit, topór pinari, barbarzyńca. Czy to może być tak proste i czy to musi być tak aż proste? Nie do końca, dlatego że mamy bardzo fajną rzecz. Jeśli chcesz być debufferem na loskach na przykład właśnie, albo po prostu gdzieś przytankować, dać sobie gryzki na barbarzyńcy, czy po prostu dawać fronty, dotki i nie dawać uderzeń chi, czy być łucznikiem i tylko szpilować, po co ci łuk pinari? Załóż sobie mieć pinari. Załóż sobie, nie wiem, może skrzydło albo sklepówka z ręka PZ. Masz zajebisty bonus w postaci setu i jeszcze do tego tarczę. Bo możesz założyć do tego miecz pinari i do tego tarczę i jesteś po prostu ustawiony. Możesz być rycerzem, podróbą rycerza. No ale możesz. Dlatego też to jest tak bardzo fajne. No i oczywiście jeśli chodzi o klasowe itemy, no to oczywiście nie ma większego problemu. Zakładasz, szalejesz, kastet pinari. Tutaj jest fajna uwaga. Masz sobie iść na fojedynkę. Potrzebujesz broni obuchowej. Obuch siada na fojedynce także. Ho! Głowa mała. I co? Masz kastet pinari. Jest pięknie. Obuch. Wszyscy się cieszą. Tak, to jest obuch. Rodzaj obrażeń obuchowe. Chociaż może ten kastet trochę myli, że jest kłuty czy coś. Ale nie, on jest obuchowy. Będzie pizgał jak hu hu hu, panie drogi. Więc no ogólnie to polecam. No i statystyki. Powiem wam tak. Nie będę jako tako porównywał statystyk innych rarków z broni na te rarki, dlatego że często na przykład kastety pinari albo topór pinari będzie zamieniany. Na przykład topór pinari będzie sprawował się całkiem fajnie na duchu zamku, ale za to średnio będzie sprawował się właśnie na fajrynce i tam o wiele lepszy będzie Davgretor, a następnie ognisty młot. Więc tutaj nawet nie ma co się zastanawiać, po prostu niektóre postaci potrzebują dwóch broni. Jeśli chodzi o łuk pinari, no tutaj możemy zwrócić uwagę na przykład, nie wiem, piroklast, jak to niektórzy mówią, a raczej tylko ja, no bo ja jestem ogólnie bezbekiem, więc wiadomo. Piroklast 9,8,6, a tutaj mamy 9,9,4. Bardzo blisko, jeśli chodzi o obrażenia 106, a tutaj piroklast 96, 10 obrażeń więcej, więc no mamy całkiem fajną sytuację, nie ma co się martwić. Bardzo porównywalne są te itemki, jeśli chodzi o bronię, naprawdę bardzo porównywalne. Kastet pinari ma tylko zamiennik jako irkamale, ale tak jak mówiłem, irkamale też są obuchowe. No ale tutaj no niestety wybieramy o wiele, wiele, wiele lepszy zestaw. Spójrzcie sobie. 117 obrażenia, a tutaj mamy 126. Statystyki 10, 22, 28. Tutaj mamy 9, 18, 23, więc troszeczkę tracimy. Ale. Tutaj musimy zwrócić uwagę. Bardzo mocno idzie w życie, a tutaj idzie w czyste statystyki, więc możemy sobie robić obrażenia. Taka sytuacja. No ale oczywiście to jest coś, co gdzieś tracimy, gdzie zyskujemy, ale za to mamy oczywiście, pamiętajcie. Szansa na podwójny atak, odporność na korzenie czasami w walce z jakimiś mobami może się przydać, a PvP pozwoli nam uciec, jak ktoś nas w reddy ciule w druidach zaatakuje. Więc no po prostu cud. Piękne rzeczy. Powiem wam tak, szpony szamana, orcza zbroja, cenowo po prostu katastrofa. Z tym to można się po prostu kłócić, rozwalać i tak dalej. Zachwalałem ten set przez całe 5 minut, więc no niestety. Przez to, że jest tak zachwalany i cena też jest spora. No tutaj cenowo wam nie powiem dokładnie, ale 2, 3, 4, 5 kk za szpony, orczą zbroję jako jedną rzecz. Można nawet wywalić do 5 kk.
Dwa to jest takie, ho ho, jak ci się fartnie. Albo po znajomości od kolegi. No ale ogólnie powiem tak. Prawdę warto. Bronie są ogólnie tańsze. 1kk ogólnie stawiam, że miecz będzie najdroższy, no bo tak jak mówiłem, wiele postaci może je założyć. Tak, łuk, caster, kastet i topór będą tańsze. No topór ewentualnie rycerz może sobie pod demy założyć, ale moim zdaniem to nie ma sensu. No zwróćcie sobie uwagę. Parę punktów obrażeń tylko dochodzi, a tak naprawdę miecz Pinari plus tarcza będzie robić ci większe obrażenia niż topór Pinari jako sam jeden item. Czemu tak? No bo tarcza też daje czasami siłę. Też daje zręczność, na przykład mice skrzydło dużo siły daje, więc tutaj tak naprawdę to się wyrównuje i tak naprawdę tu jest sieczny, więc nie ma co kombinować. Ognisty młot na rycerza jako dwuręczna broń do bicia już jest jako pierwszy item, który jakąkolwiek sensowność posiada. Taka prosta sytuacja. No i co wam mogę powiedzieć? Polecam naprawdę ten set. Cenowo to wygląda po prostu ciężko, ale naprawdę warto, więc jeśli jesteście uparci i będziecie dążyć do celu farmiąc jakiś boski lobby z wyfy średnie flaszki lub mniejsze flaszki ulepszeń oczywiście, no to wtedy fajnie można sobie to ogarnąć. Więc co ja mogę wam powiedzieć? Naprawdę zajebista sprawa i moim zdaniem dość mocno warto sobie inwestować w zbroję Pinari jako set. Jeśli chodzi o set ludobójcy, no to te dwie klasy postaci Maga Ognia, Budu na pewno mogą sobie inwestować. Ale też mamy oczywiście zamienniki tutaj w tych przedmiotach, więc też jeśli kogoś nie stać, a chce pograć dla rozrywki, dla luzu, bez większego napięcia, że kurde, no takie dobre rzeczy mnie omijają, a ja nie mam co założyć, w ogóle muszę w sklepówkach latać na 30 level do końca życia. No nie, masz jakieś tam sobie tańsze rarki, spokojnie. Jeśli chodzi o gest władcy, nie wiem, Brunle, one są bardzo tanie w porównaniu do tych rzeczy. Brunle będą dość drogawe, no bo tak 800-700k można nawet za nie wydać. Gest władcy stawia, że około 500, ale może to się różnić nawet do 1kk. Po prostu te ceny lubią trochę sobie wachlować, te nawet konkretnie. No a bronie, no to wiadomo. No tutaj miecz to będzie Isfert, on jest dość tani. Mniej niż 1kk, łuk, piroklast lubi się cenić, ale w sumie nie wiem dlaczego, to jest w ogóle bez sensu, już lepiej w Aiolu latać. Kastety jako Irkamale to 700-800k, nawet 800 to jest czasami za dużo. Topór Pinari, no co tu mamy, Sidun też będzie 700-800k i ewentualnie Devgretor, podobna cena, ewentualnie nieco wyższa, ale to delikatnie. Czemu w ogóle część itemów jest tak tania? No bo dużo klas, dużo ludzi na wysokim levelu lata sobie wieżyczkę, czyli Khadirę, Khadira, Babadek i Gregorius. Latają po prostu to, żeby farmić sobie tę wieżę, ekspić psycho, dropić itemki takie właśnie rary jak ten Sidun, jak te Brunle, żeby sobie mieć eski na ładowanie przedmiotów. No i wtedy to właśnie w ten sposób wygląda, że jak ludzie to eskują, to wartość przedmiotu jest taka sama jak wartość esek po zeskowaniu go, więc taka sytuacja. No oczywiście, o ile esencje nie są zbyt drogie, bo czasami się zdarza, że esencje drożeją, ale to jest rzadkość, bardzo duża rzadkość. Więc to by było, majstry moje, na dzisiaj tyle. Jezus, myślałem, że ten odcinek będzie dużo krótszy, a to są tylko dwa sety, a człowiek tyle rzeczy potrafi powiedzieć na jeden temat. Masakra. No ale może i warto. Każdy, kto posłucha, będzie miał też swoje jakieś tam spostrzeżenia. Dużo rzeczy mogłem też przeoczyć, ale sądzę, że po tak długiej gadanie nie. Więc moi majstry, dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie lajka, subskrypcję i obserwację, czy coś tam udostępnijcie znajomym, którzy się zastanawiają nad takimi rzeczami. Nie wiem, pokażcie gdzieś tam kolegom, koleżankom, którzy myślą, co z tym zrobić, czy warto, czy nie warto. Dużo pomoże, naprawdę dużo to pomoże. Fajnie się można pobawić. Także moi majstry, ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hey!